Za nami pierwszy dzień obozu przygotowawczego w Wałbrzychu. Inauguracyjny trening piłkarze Rakowa rozpoczęli o 10:30 na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Od początku było widać wśród piłkarzy pełne zaangażowanie i chęci do pracy. Pracy, która ma przynieść efekt we wiosennych meczach. Blisko półtora godzinne zajęcia były bardzo wyczerpujące dla podopiecznych Krzysztofa Kołaczyka i Przemysława Cecherza. Z kolei po południu czerwono-niebiescy ćwiczyli na siłowni, którą nasz zespół ma do dyspozycji w ośrodku Aqua Zdrój. O wrażenia z pierwszego dnia obozu zapytaliśmy Grzegorza Rogale, naszego nowego zawodnika, który do drużyny dołączył w zimowym okienku transferowym. Grzesiek, za nami pierwszy dzień zgrupowania w ośrodku Aqua Zdrój i dwa treningi za Wami. Ciężka praca, ale chyba na to jesteście przygotowani. Dokładnie tak. Jesteśmy przygotowani na ciężką pracę. Wiemy, po co przyjechaliśmy na to zgrupowanie. Każdy bardzo dobrze wykonuje tę pracę i wiemy, po co pracujemy i to na pewno przyniesie efekty w sezonie. Jesteś nową twarzą w drużynie, dołączyłeś kilka tygodni temu do Rakowa. Jak Twoje pierwsze wrażenia tutaj, jeżeli chodzi o drużynę, o klub i nawet o miasto Częstochowe? Pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Drużyna bardzo, bardzo fajnie, zostałem przyjęty przez chłopaków. Atmosfera jest w szatni, jest naprawdę bardzo pozytywna. Miasto myślę, że też jest duże, jeszcze nie poznałem, ale z tego co widziałem jest bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony. To teraz zdradźmy kulisy Twojego transferu. Długo się zastanawiałeś nad tym, czy dołączyć do Rakowa, bo wiemy, że jeszcze w grudniu przebywałeś na testach u nas w klubie. No tak, w grudniu byłem na dwóch meczach kontrolnych. Trenerzy zdecydowali, że są zainteresowani moją osobą. Nie wahałem się ani chwili. Byłem od początku nastawiony pozytywnie, żeby przyjść do Rakowa. Cel postawiony przed drużyną jest jeden. Wiemy, o czym mówimy, czyli o awansie do pierwszej ligi. Patrząc na Twoich kolegów, na tą drużynę, uważasz, że jest on do zrealizowania? Oczywiście celem jest awans. Wydaje mi się, że mamy na tyle silną drużynę, że ten awans wywalczymy. Mamy szeroką kadrę, bardzo dobrych zawodników z przeszłością w Ekstraklasie. Nie wyobrażam sobie innego końca tego sezonu jak awans do pierwszej ligi. A czy Ty masz jakieś cele indywidualne w tej rundzie wiosennej, czy po prostu stawiamy tylko i wyłącznie na wynik drużyny? Oczywiście, że wynik drużyny w tym momencie jest najważniejszy. Ja chciałbym jak najwięcej grać, jak najbardziej przyczynić się do tego, żeby drużyna osiągnęła ten awans. Grasz na lewej obronie, powiedz, jakie są Twoje atuty, ponieważ kibice jeszcze Ciebie tak do końca nie znają, dopiero w marcu pewnie podczas tych pierwszych spotkań mistrzowskich będą mieli okazję Ciebie zobaczyć na boisku. Na pewno dobra gra w ofensywie, dobre dośrodkowanie z lewej nogi. Myślę, że pozycja nowoczesnego lewego obrońcy, cały czas próbuję, staram się pomagać chłopakom z przodu. Wiadomo, że jestem też obrońcą, w obronie też dobrze sobie radzę. Myślę, że to są główne atuty. Przyszedłeś do nas z Lecha Poznań, co prawda nie zagrałeś meczu oficjalnego w pierwszej drużynie, ale wiemy, że miałeś okazję trenować z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Coś od nich wyniosłeś, jeżeli chodzi o Twoją grę? No tak, treningi z pierwszym zespołem Lecha Poznań to na pewno było fajne doświadczenie. Dużo szybsza piłka, trzeba szybciej operować, wiedzieć już co chce się zrobić przed przyjęciem piłki. Na pewno takie doświadczenie przynosi duże korzyści dla zawodnika.